Chciałbym wszystkich przywitać. Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie aplikacja na telefon Biblia i werset, który dostajemy. Bo dzisiaj dostałem werset i chciałbym go przeczytać, zaznaczając sobie go w Biblii. To jest dokładnie pierwszy rozdział Księgi Jozuego, 9 werset. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie. Dokądkolwiek pójdziesz. No, nasz kościół zajmuje się teraz ewangelizacją w Giszowcu, ale dla mnie to jest też czas bardzo ważny, gdzie zbliżam się do dnia, kiedy wezmę chrzest. No, jest to stresujące, nie będę ukrywał, temu napisałem sobie na kartce wszystko. Chciałbym wam to przeczytać, żeby Bóg mógł być uwielbiony. Nazywam się Filip, obecnie kończę 21 lat. Chciałbym opowiedzieć moje świadectwo, jak Pan Jezus zmienił moje życie. Pochodzę z rodziny wierzącej katolickiej. Już od mojego dziecka nigdy nie byłem zwolennikiem chodzenia do kościoła. Kojarzył mi się z nudą. Idealne miejsce do zestarzenia się. Nie dla młodego chłopaka, który dopiero wkracza w świat. Przez tyle lat religii w szkole, różnych katolickich obrzędów, jak komunia, bierzmowanie, tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, o co w tym chrześcijanizmie wychodzi. Nawet nie rozróżniałem, co to katolicyzm, a chrześcijaństwo, tak jakby tylko jeden kościół istniał na świecie. Gdy z kolegami rozmawialiśmy o Bogu, to każdy miał własną wizję Boga, ale zazwyczaj tego nieistniejącego, kochanego Boga, który wybaczy nawet, jeśli się w Niego nie wierzy. Więc w wieku 19 lat Bóg był dla mnie niczym. Nie istniał. Przez chwilę miałem tezę, że Bóg istnieje, ale nie interweniuje w sprawy świata. Nigdy nie widziałem nawet ani jednego wierzącego chrześcijanina w Bogu, więc nie miałem pojęcia, że mogłem się mylić. Imprezy, alkohol, palenie, pornografia, onanizm. Te sprawy nie były mi obce. Wszyscy to robili i przecież wszyscy byliśmy najgrzeczniejsi w szkole. Z takimi się trzymałem. Brud przesiąkał mnie. Byłem osobą, która niby zawsze chciała być dobra, ale było to bardzo obłudne. Zawsze z jakąś korzyścią albo żeby ktoś mnie pochwalił. W wakacje między 3. a 4. klasą podstawową, gdy byłem małym dzieckiem, teraz jak patrzę na te dzieci w tym wieku, naprawdę nie umiem uwierzyć, że mogłem już być wtedy taki zniszczony. Koledzy powiedzieli mi, co to jest masturbacja, pornografia, jakie strony istnieją. Na początku zrobiłem to, żeby się pochwalić, że wszedłem, kliknąłem, że mam 18 lat, a miałem 10 lat. Dużo śmiechu, zakazany owoc bardzo dobrze smakował. Aż jako 10-letnie dziecko uzależniłem się od tego i nie było wtedy dnia, żebym nie obejrzał pornografii. Oczekiwałem na ten moment cały dzień. Mogłem w tym siedzieć bez dna. Było to dla mnie dawką dopaminy. Stałem się brudnym, zniewolonym dzieckiem. Każda koleżanka ze szkoły kojarzyła mi się materialnie z pornografią. Przestałem widzieć osoby. Wszędzie widziałem tylko podmiot do podniecenia. Oczywiście wszyscy myśleli, że byłem grzecznym synem, uczniem, wnukiem, ale tak nie było. Mijały lata. Próbowałem przestać naprawdę niezliczoną ilość razy z tym, co robię. Ale nigdy nie umiałem na dłuższą metę z tym sobie poradzić. To zawsze wracało ze zdwojoną siłą. Potem poznawałem osoby w liceum, które doskonale wkręciły mnie, a ja ich w imprezy. Miałem wiele tematów do rozmowy. Również pornografia nie była im obca, więc miałem przez następne lata wytłumaczenie, że jestem normalny i robię dobrze, to zdrowe. Ale tak nie było. Sumienie mnie gryzło. Próbowałem znów przestać. Nie dało się. Towarzystwo namówiło mnie na kupno elektronicznego papierosa. Niby nic, ale nie chciałem tego. Jak widać, byłem jak chorągiewka na wietrze. Jak ktoś mnie przekonał, to tak robiłem. Miałem niepowodzenie u dziewczyn. Byłem zakompleksionym chłopakiem, który pożądał kobiet. Chciał bardzo szybko współżyć, tak jak w pornografii. Ale nigdy do tego nie dochodziło. Teraz wiem, że Bóg strzegł mnie, aby zachować to dla tej jedynej. Wtedy myślałem, że ciąży na mnie jakaś klątwa. Moja rodzina, jak już byliśmy więksi, nie chodziła do kościoła. Mnie to cieszyło. Też nigdy nie chciałem tam wracać. Biblii nigdy w moim domu nie czytałem, ani miałem w ręce. O Bogu tylko poprzez wieczorny pacierz, żeby tata nie był zły. Ale to tylko puste regułki i pozory. Z katolicyzmu wyniosłem tylko tyle, że mam ciężkie grzechy i czyściec będzie mi domem.
w moim licealnym życiu, dokładnie w trzeciej klasie, poznałem moją obecną narzeczoną. Na pierwszych spotkaniach nie pojawił się temat Boga. O dziwo, sam poruszyłem ten temat z głupoty, wiedząc, że razem ponarzekamy sobie na mojego Boga. Ale tak nie było. Okazało się, że nie jest katoliczką. Chodzi do kościoła ewangelicznych chrześcijan w Rubtawie. Opowiadała, czym się różnią zasady. Spodobało mi się wiele rzeczy. Pozytywnie o tym myślałem. Brak spowiedzi u księdza, brak takich starych śpiewów, brak formułek, zespół. Coś fajnego, żywego. Ale czytanie Biblii? Nie, to już było za dużo. Jakiś fanatyzm. Zdziwiłem się, jak można takim życiem żyć, oczywiście. Swoje powiedziałem, że jest wszystko dobrze, ale w myśli czułem, że taki kościół jest dla jakiejś elity z powołaniem. Ja go nie miałem, więc kroczę inną drogą, bo przecież i tak będę w niebie. Albo klasycznie nawrócę się przed śmiercią. Kto młody by się przejmował Bogiem jeszcze tyle lat przede mną? Jak miałem zły humor, problemy, ona często wysłała mi wersety z Biblii. Dla mnie to było irytujące. Z moimi kolegami wyśmiewałem to. Jak można żyć w takim zaślepieniu i wierzyć w Boga? Dla mnie istniała nauka. Lekarze, a nie Biblia. Jak można pomóc komuś wersetem? Niestety nasz kontakt się urwał. Ja czułem, że zostałem przekreślony przez Boga. Jedyna osoba, która mnie z nim łączyła, nie miała już ze mną kontaktu. Następna dziewczyna, z którą mi się nie udało. Miałem już dość. Przez pół roku staczałem się na sam dół. Moje kompleksy, uzależnienia pożerały mnie. Koledzy motywowali mnie, żebym w końcu zdobył po pijanemu jakąś dziewczynę. Przekroczyłem w myślach ten próg. Granica pękła. Naprawdę byłem gotów to zrobić. Miałem możliwość. Ale sytuacja potoczyła się tak, że nie dałem rady. Bóg miał plan. Przez pół roku, od kiedy zerwał mi się kontakt z przyszłą narzeczoną, modliła się o mnie codziennie. Nie poddawała się, mimo że nie mieliśmy kontaktu. Bóg działał cierpliwie. Wiedział, kiedy działać. On zawsze wie. Napisała do mnie po 6 miesiącach bez kontaktu. Koledzy radzili mi, żebym nie wchodził w to. Ale ja, mimo że wszystko było na nie, dziwnym sposobem czułem, że jestem szczęśliwy. Bardzo szybko wrócił nam kontakt. Pierwsze spotkania. Było już lepiej. Mogła mówić mi częściej o Bogu, a ja słuchałem. Nawet sam pytałem. Czas leciał, byliśmy razem już, a ja nadal siedziałem w pornografii i innych. Na nowo starałem się przestać. Ale to były 2 tygodnie? Rekord? To było ponad moje siły, naprawdę. Szatan naprawdę działał. Potem 5 razy mocniej wracało to do mnie. Czułem się paskudnie. Byłem w związku, spotykałem się z moją dziewczyną. Niby tylko ona. A grzeszyłem do innych kobiet, jak byłem sam. Byłem zgniły. Zaczęło źle dziać się z moim brzuchem. Od dziecka z nim miałem problemy, ale wtedy było już naprawdę źle. Zapalenie od góry do dołu. Trafiłem do szpitala na 4 dni. Badania, kolonoskopia, gastroskopia i tym podobne. Dzięki temu mogłem odłączyć się od znajomych. Parę dni po szpitalu nie miałem ochoty spotykać się z nikim, bo to oddalało mnie od Boga. Szczerze, nie miałem żadnej osobowości wtedy. Nie wiem, kim byłem. Myślę, że wszystkim, co złe. Naprawdę. Jeśli miałbym wtedy pójść do znajomych, to nie umiałbym nigdy pójść za Bogiem, bo na początku nie miałem siły na to. Jeśli mocniejsze charaktery są wokół nas i to nie jest ich wina, a my nie potrafimy mieć własnego zdania, to oni automatycznie troszkę dają nam ten światopogląd. Miałem w dziewczynie zawsze wsparcie. Zaczęła zabierać mnie na pierwsze młodzieżowe. Ja o dziwo byłem chętny na to. Zostałem zaproszony na świadectwo i chrzest mojej dziewczyny. Nigdy nie wyobrażałem sobie, jak przyznam się jej, co robię, jak jestem sam. Chciałem to zrobić, jak już będzie czysty. Rok bez tego, może więcej. Wtedy będzie prościej się przyznać, że to już za mną. Naprawdę stał się cud. Byłem u niej. Rozmowa w ogóle nie szła w tą stronę. Gadaliśmy całkowicie o innych tematach. Ja, wiedząc, że trzymam to wszystko w sobie,
wszystko nagle i wyśpiewałem, wykrzyczałem. Szybko schowałem głowę ze wstydu. Powiedziałem jej, co robię. Nie wiedziałem, jaka będzie reakcja. Nawet nie wiedziałem, czy ja to powiedziałem. Tak jak teraz tutaj stoję, nawet nie wiem, co robię. Moja brudna dusza wykrzyczała to wtedy. Nie umiałem jej spojrzeć w twarz. Myślałem, że mnie wyprosi z domu i zerwie kontakt. Jakiś następny grzesznik, brudos. Ale tak nie było. Prosiła mnie, żebym spojrzał na nią. Było bardzo trudno. Naprawdę. Wstyd, grzech, jaki ciążył, był ogromny. Patrząc w jej oczy, widziałem, że jest blisko Boga. Że On istnieje. Wybaczyła mi z uśmiechem na twarzy. Nie była zła. Były łzy. Wstydu i szczęścia. Dała mi książkę tego samego dnia. O nazwie Łaska. Nigdy jej nie czytała, ale poczuła, że musi mi ją dać. Do dzisiaj, jak ja to myślę, to było bardzo dziwne, bo jak mogła wiedzieć, o czym to jest. No ale tu działał Bóg, teraz to widzę. Szybko w domu zacząłem czytać tą książkę. Ona była pisana do mnie. Nie wiem, czy ktoś ją czytał, ale jeśli ktoś siedział w uzależnieniach i w grzechu, to tam naprawdę książka ma skondensowaną wiedzę o tym, jak działa łaska, jak Jezus nam wybacza. Naprawdę słowa Pana Jezusa była tam, łaska była tam wytłumaczona. Czytałem książkę, przeżywając to w sercu. Tak właśnie w noc po tym zdarzeniu, jak czytałem tą książkę, odważyłem się zawołać do Boga, że jestem grzesznikiem i jeśli tylko chcę, niech zabierze ode mnie ten brud, pornografię, z której nigdy nie umiałem się wyrywać od 9-10 lat, a uwierzę w Niego. Płakałem. Jeśli to płaczem można nazwać, a nie krzykiem. To była moja pierwsza szczera modlitwa. Rano wstałem. No i jak już każdy się domyśla, Bóg wysłuchał natychmiastowo. Jak już się obudziłem, pornografia na zawsze zniknęła z mojego życia. Już nie miałem ochoty, żadnego kuszenia, żadnej chęci na to. Kontrolowałem to bez problemu. Nie chciałem tego. Czułem, że coś się zmieniło. Zacząłem czuć pragnienie, żeby pójść do kościoła. Na początku na szczęście miałem taką przykrywkę. Świadectwo dziewczyny, idealna okazja, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że może ja tam chcę chodzić, czy poszedłem z własnej woli. Wstydziłem się, no. Pierwszy raz pójść do kościoła to jest nie lada wyczyn dla grzesznika. Po tym dniu miałem w głowie głos. Niedziela. Potem znów trochę minęło dnia, a ja znów nadal w głowie miałem ten głos w głowie. Niedziela. To był okres między właśnie świadectwem a chrztem dziewczyny. Ja dobrze chciałem też może się przygotować, już pójść za Bogiem. Nie wiedziałem jak, ale Bóg mnie wołał. I nie wiem sam, ale zacząłem pisać z nią. I tak bez powodu w chrześcijaństwie jest taki moment, kiedy wszystko mówi nie, to trzeba zaprzeć się siebie i wtedy jeszcze też tego nie wiedziałem, ale wiedziałem, że jeśli chcę pójść za Bogiem, to muszę coś z tym zrobić, pójść do przodu, bo siedząc z domu nic się nie zmieni. Napisałem do niej, nie ja, Bóg tak naprawdę mi pomógł w tym, czy mogę jechać na to niedzielne nabożeństwo. I to był moment mojego nawrócenia. Zacząłem chłonąć Nowy Testament, na początku na telefonie. Wstydziłem się pokazać w domu, że czytam Biblię. Jak pierwszy raz miałem wziąć ją do ręki na środowym spotkaniu w zborze, to czułem, jak boję się tej księgi. Była żywa. No, wstydziłem. To dziwne uczucie. Całe życie nie trzymać Biblii w rękach, śmiać się z tego, a potem jak widzę, że ktoś czyta Biblię, tą Biblię, no tu jest dowód, że ta księga naprawdę żyje. To nie jest byle jaka książka napisana przez byle jakich ludzi.
przez Boga. No, a ludzie myślą, że to tylko papier. Pokonałem strach, zacząłem czytać w domu. Zapytałem się mamy, czy mamy własny egzemplarz Biblii. Okazało się, że jest taki stary, katolicki, jak to mówią, ale jest. Nie umiałem się powstrzymać w domu, naprawdę. Jak już zacząłem czytać, to chciałem mówić rodzicom, siostrze, bratu, wszystkim o Biblii, o Bogu. Nie było to na początku takie dobrze rozpatrzone, ale też to był okres już powoli świąt Bożego Narodzenia, więc no, byłem jak pociąg, który nie chce się zatrzymać. Naprawdę chciałem gadać dużo. Tak minęły 2 lata w zborze. Chodziłem, rutyna weszła. Już wszyscy mnie znali, więc to już nie był stres, żeby tu przyjść. Przychodziłem, czytałem co jakiś czas Biblię, wiadomo, jak to jest. Ale nic w moim duchowym życiu no nie działo się takiego. Chcąc być wiernym Bogu, wiedziałem, że muszę zaprosić Pana Jezusa do mojego serca, abym miał życie wieczne. Oraz żebym ochrzcił się. Mam możliwość, mam nogi, mam ręce. Jest czas łaski. Więc chciałem narodzić się na nowo z wody i z ducha. Długo zwlekałem. Opadałem na dno, wznosiłem się, podałem. Czułem, że jeszcze dużo rzeczy trzyma mnie od tej decyzji. Miałem miesiące i w końcu zrozumiałem, że nie mogę tak bagatelizować Boga. Nie mogę być letnim. To było okropne, bo ludzie, którzy są w tym stanie pomiędzy chrztem, ale też nie w świecie, są samotni. Nie mają nic, naprawdę. Nie ma ani uciech świata, ani nie ma Boga. Więc największym bezsensem jest iść za Bogiem, ale nie iść na 100%, bo to tak jakby w ogóle za Nim nie iść. To jest taka pustka. Doszło to do mnie, że nie idę za Bogiem też w momencie, kiedy miałem zrobić krok w stronę. Zdecydować się na chrzest. Wiadomo, wcześniej mówiłem, że tak, wezmę chrzest kiedyś, no ale mówić, a robić to są dwie inne rzeczy i kiedy myślałem, że jestem tam na przykład gotowy, ale potem ktoś się mnie pyta, czy wezmę chrzest, no to nagle o, nie, jeszcze nie czas, no czyli jeszcze coś jest nie tak, no. Dużo się działo. Dużo myśli, dużo modlitwy. I zacząłem regularnie czytać Biblię, regularnie dawać od siebie w stronę Boga, robić coś w Jego kierunku, bo jeśli my nic nie robimy, jeśli odkładamy wszystko na bok, jeśli codziennie nie czytamy Biblii, nie modlimy się, nie mamy z Nim czasu, to nie ma jak się coś dziać w naszym życiu. Ja się o tym przekonałem. Musimy ponieść swój krzyż, zaprzeć się siebie. Szczerze zaufać i uwierzyć w Jego śmierć na krzyżu. Umrzeć, by narodzić się na nowo w Panu Jezusie. No i w końcu był ten moment, kiedy oddałem wszystko Bogu. Wszystko. To, co trzymało mnie w grzechu. Nawet myśli. Wszystko. Zdecydowałem się, że już się nie cofnę. Już nie ma odwrotu. Nigdy. Idę w 100% za Nim. Nic mnie nie zatrzyma. Będę Mu służył. Będę Jego uczniem. Że teraz On ma żyć we mnie i to On ma działać. Nie ja. Wiedziałem, że On żyje. Moje życie się zmieniło całkowicie. Bóg zawsze zna czas i moment. Nawet gdy myślimy, że On nie działa, to tak nie jest. Moje świadectwo jest tego dowodem. Nie wierzyłem, a wierzę. Byłem umarły, a żyję. Pan Jezus wybaczył moje grzechy. Każdego dnia uczy mnie, jak żyć, uczy mnie, jak kochać, jak myśleć i być. Chwała Bogu, amen.